Witajcie, panie i panowie! Pamiętajcie, że zawsze jesteśmy blisko was! Mamy dziś w zanadrzu kolorowy odcinek, więc usiądźcie spokojnie i przygotujcie się na nasz program. Miłego oglądania i zostańcie do końca, aby zobaczyć kilka wpadek naszej ekipy. Witam, panie! Twoje zdrowie! Te lizaki wyglądają smacznie przez duże S. Teraz Stacy. Mniam. Hej, panno Julie. Julie nie może przegapić okazji, żeby narobić trochę kłopotów. Żegnajcie, słodkie smakołyki. O, chyba się rozpłaczę. Ha, ale jeśli myślisz, że to wszystko, to bardzo się mylisz. Wytocz wielkie działa, Jules. O, rany, to szaleństwo. Julie, odkąd znam twoje supermoce, to myślę, że nie powinnam cię denerwować. Idealnie. Wszystko w porządku, Stace? Być może czujesz się trochę źle z powodu pogody. Przepraszam, nie mogłam tego przegapić. Wyglądasz wspaniale. Julie wykonała świetną robotę. Och, uwielbiam twój nowy wygląd, Elza. Wygląda mi to na kulinarne wyzwanie róż kontra czern. Dobrze się bawisz, panienko? O, jak mogła zapomnieć. Jak to się mówi? Nie można mieć tęczy bez odrobiny deszczu. Chwileczkę, to cukierki. Deszcz cukierku? Julie, czy można skorzystać z twoich usług? Stacy jest teraz w niebie. No dalej, weź gryza. Dobre, prawda? Witamy w różowo-czarnym wyzwaniu kulinarnym. W samą porę nasze pierwsze danie. Czekaj, w tym samym czasie. Okej, nie mogę się doczekać. No, 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 co my tu mamy? Ty pierwsza. Dobra. Wow, co to jest? O rany, ona jest piękna! I do tego limitowana edycja. Te długie blond włosy. I jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą powinnaś o niej wiedzieć. Stacy, czyń honory. Ona jest jadalna. Czy jest coś lepszego niż to? Nie sądzę. Barbie, muszę powiedzieć, że twój projektant miał rację, kiedy dodał czekolady. Stacy? Stacy! Rany, Julek, różowe czary? Stacy, właśnie zmieniłaś się w Barbie! Ale czy jesteś jadalna? Zapomnij, że pytałam. Wyglądasz wspaniale, Stacy. Otwórz swoje, Tracy. Co to może? Tajemniczy tort? Jak dziwnie. Cóż, z zewnątrz wygląda świetnie, więc dlaczego nie spróbować? Nieważne jest to, z czego jest ten tort, ale jego moc. Tak czy inaczej, Tracy zaraz się dowie, co to jest. To chyba najlepszy tort, jaki ostatnio jadła. Czekoladowa uczta. Zazdrosna, Barbie. Stacy, jesteś cała brudna. Takie dobre. Czuję się zabawnie? He? Ha, Tracy zmieniła się w woźnego. Barbie i woźny. Jak to w ogóle wygląda? Dobra, bierz się do pracy. To chyba na niej nie zadziała. Tracy, zauważyłaś jakieś zmiany? Czekaj, wow, kobieta kot. Czy to ty? Czyli tort sądzi, że dozorcy są super bohaterami? Z tym nawet mogę się zgodzić. Świetnie wyglądasz. Teraz mi daj spróbować. Nie zbliżaj się. Ej, weź to. To tylko gra, panno poważna. Uciekaj! Czas na kolejną ucztę. Otwórzcie to. O, teraz to możemy rozmawiać. Podano do stołu. O co chodzi, Amy? O, jak ja na ciebie czekałam. Jej, ta twarz mówi mi jedno. Amy ma pomysł. Stace, Stace, nie jedz tego. Mamy wystarczająco dużo, aby zrobić deser. Duży deser? Wchodzę w to. Zróbcie deser, o jakim słyszy się tylko w legendach. Rozpakowywuj, Stacy. Jeden za drugim. Wszystkie kawałki się układają. Nieźle, drogie panie. Zróbmy coś ekstra. A tak przy okazji śliczne paznokcie. Czas wiesz na co? Podaj wiadro. O rany, skąd masz takie wielkie wiadro? Wiesz co? Nieważne, bierzcie się do pracy. Będzie z tego niesamowita niespodzianka. O, łyżki! Zaczynajmy. Różowy krem do smarowania i batoniki czekoladowe. Założę się, że to będzie raj na ziemi. Oczywiście na wierzchu trochę czekolady. Co za kanapka. Oczywiście może się to wiązać z efektem ubocznym kilku drobnych komplikacji zdrowotnych. Kolejna warstwa? Nie będę narzekać. Ludzie, rozkoszujcie się największym batonem na świecie. Dziewczyny, poważnie, przeszłyście dziś same siebie, a każda dobrze wykonana praca wymaga świętowania. Zrelaksujcie się, zasłużyłyście. A te napoje wyglądają niesamowicie. Na zdrowie. Pozdrawiam ciężką pracę. Poczekaj sekundę, zanim zjemy, jest coś, o czym zapomniałyśmy. Lizaki zanurzone w kremie.
Wow, niesamowite! Na co czekasz? To smakuje niesamowicie! Sama nie mogłabym tego lepiej wyrazić. A teraz ucztujmy. Wow, to jest niesamowite! Piątka! Wow, ekstra! Zobaczmy, co to jest! Wow, to różowa syrenka! Tak jak Stacy! Kolejna syrenka, ale z czarnym ogonem! Ona jest niesamowita, tak jak Ames! Otwórzmy je! Wychodźcie, panie! Witajcie, witajcie! Chciałabym móc je zatrzymać, ale wiesz, co trzeba zrobić! Twoje zdrowie! Cóż, było przez chwilę fajnie! Nieco denerwujące! Mam nadzieję, że to coś nie smakuje tak podejrzanie, jak wygląda! Ale smaczne! Jej ramiona wyglądają... Oj, to będzie bolało! Bardzo dobre! Czekaj, czy ty też to czujesz? Czujesz, jak robi się gorąco? Gdzie one poszły? Halo! Och, tutaj jesteście, dziewczyny! Oj, jacie! Zmieniły się w syreny! To naprawdę coś! Co za sen! Miłego syrenowania! Och, być syreną, popijać sok i nie przejmować się tym światem. Hej, Ames! Hej, Stace! Te lody wyglądają bombowo, ale jak u licha je wyciągniecie? Czekaj, wygląda na to, że panna Ames została zahipnotyzowana przez lody. Oreowe dobroci! Lepiej się tam dostań, zanim ja to zrobię. Nie, Stace, szkło nie jest jadalne. Masz jakiś pomysł? Super! Wow! Czy ona robi swoje magiczne mambo jumbo? O mój, to działa! Skąd wy, dziewczyny, macie te moce? O nie, to nie działa! Hej, hej, pozwól mi spróbować! Super kobieta? Zrób coś z tym i nie trać czasu! Skup się, skup się! Okej, to nie takie trudne! Okej, coś się dzieje! Wow, co się stało? Ach, chciałabym ci powiedzieć, Stace, i jak zamierzasz się stąd wydostać? Takie. Stacy, bądź ostrożna! Stacy, czekaj! Moje lody! Zaatakowana? Grrr, głuptasko! Wychodź, Ames! Ty prosisz się o to! Masz! Nie tak Stace chciała dostać swoje lody! Okej, dziewczyny, musicie się wyczyścić. Na 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 na. Amy, przestań. Yippie! Okej, zaczynajmy. O, spójrz na te przerażające stwory. Lubię je w kolorze różowym, znacznie mniej przerażające. Cieszę się, że masz z tego ubaw, Stace. Przez to, jak słodko wyglądają, nie czuję się przerażona. Słodkie i smakowite pajęczaki. Val, nie panikuj, ale tak, zniknęły. Czy ktoś może mnie narratora umieścić na jakimś podwyższeniu? Proszę! Więc nie ma żywych pająków? To wszystko to był żart? Val nie ma o tym bladego pojęcia. Idziemy po ciebie, Valerie. Muahahaha! Spadam stąd. Chodź tutaj, dobry chłopiec. Daj mi buziaka. Teraz idź i zrealizuj wszystkie swoje marzenia o pajęczych robotach. Wow, przynieśli ci jedzenie. Od czego w ogóle zacząć? Burgery, frytki, napoje gazowane. Ojejku, ślinka mi cieknie. Ty pierwszy, panie gazowany. To był strzał w dziesiątkę. To jest ogromne. Co następne? Tak, kochanie, czas na fryteczki. Stacy bierze ogromne pudełko i truskawka to jeden z moich ulubionych smaków. Chodźmy zajadać. Mniam. Pozwól mi wziąć trochę, proszę. Wszystkie oczy są skierowane teraz na burgera. Ten burger wygląda dobrze. Om nom 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 nom. Rany, Stacy, przerażasz mnie. Nie słyszałam, co mówisz. Stacy bawiła się świetnie. A co ma Val? Val, uważaj. Co to niby jest? Czy wszystko okej z twoimi oczami? O nie, to jest totalnie spalone. Naprawdę masz pecha. Po zobaczeniu jedzenia od Stacy jest zbyt głodna, aby dostać to... coś. Obrzydliwe. Val, mam pomysł. Barabim, barabum. Żartujesz? To wygląda dużo apetyczniej. I to... Och, to takie słodkie. I ten zapach. Nigdy więcej spalonych przysmaków. Val, próbuj. Wilgotny biszkop. Nie mogło być lepiej. Dziękuję, Stacy. Hej, jeszcze jedna rzecz. Nie. Myślę, że lepiej zachowaj to dla siebie. Może masz rację.
Obiecaliśmy Wam wpadki i właśnie je dostajecie. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Aha, i naciśnij ten przycisk dzwoneczka, aby dostawać wszystkie powiadomienia. Pa, pa!